nazwa ulicy przewodniczącego Rady Miasta, druk nr 1127. Proszę Państwa, sprawa jest następująca. Otóż jedna z ulic, albo jedna z ulic na osiedlu Kliny, która jest przygotowywana do rozbudowy, lokalne środowiska zaproponowały, aby tą ulicę, z racji tego, że to jest główna ulica prowadząca do kościoła na tym osiedlu, nazwać imieniem osoby, która jest zasłużona dla Krakowa i jest była stanu duchowego, czyli honorowego obywatela Albina Małysiaka. To był honorowy obywatel, który parę lat temu, w 2008 roku, jako Rada Miasta Krakowa przyznaliśmy mu ten tytuł. Osoba więc zasłużona. Ta sprawa była konsultowana i z lokalnymi środowiskami 8 dzielnicy, 10 dzielnicy i z osobami zainteresowanymi. Stąd uprzejmie Państwa proszę o zgodę na nazwanie tego kawałka drogi ulicą imienia biskupa Albina Małysiaka z koniną honorowego obywatela miasta Krakowa. To tyle. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radny chce zadać? Pan radny, bardzo proszę. Ja rozumiem, że to jest taka znacząca ulica, ponieważ no, to jest osoba znacząca. Ta ulica na razie nie jest, panie radny, znacząca, ale będzie bardzo znacząca. To ja oczywiście pewnie popieram, bo ta osoba wody zasługuje bardzo wpisana w traktu i bardzo znacząca. Żeby Państwa troszeczkę rozweselić, dzięki temu kościół imienia brata Kalinowskiego będzie przy ulicy biskupa Małysiaka, nie przy ulicy Komuny Paryskiej. Ale nie mówimy tego tylko dlatego, ale no to będzie jedyny numer, który zmieni, znaczy dostanie nowy adres, to będzie ten, natomiast tam będzie dość sporo osiedle budowane, to będzie główna ulica jakby z tego nowego osiedla budowanego na osiedlu Kliny i tam rozpoczęte są rzeczy. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania, ustalam termin autopoprawek na 5 lutego godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek, 7 lutego godzina 15 i bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą Janką, aby za 2 tygodnie ten projekt referowała.